Witam, pokażę teraz jak obsługiwać licznik Polaron Pripyat i Hupra HJ001. Jak wygląda licznik, każdy widzi, mieści się w dłoni. Tu mamy klapkę. Tutaj wkładamy baterię. W ten sposób. Włączamy go tym przełącznikiem na dole. Ustawienia muszą być właśnie takie, jak widać, tutaj w prawo na gammę, tutaj takie H z kropką na górze to są mikrosiwerty na godzinę, to nas interesuje, w dół są milirentgeny, przełączniki na lewo nie za bardzo nas interesują, to nam nie będzie potrzebne do pomiarów, tutaj wynik powinien wahać się w okolicach 0,3. No i teraz jak działa? Tutaj mamy jeszcze wyłączanie dźwięku. Tutaj sprawdzanie stanu baterii. O, trzeba będzie niedługo wymienić. No, teraz bierzemy jakieś źródełko, na przykład elektrody TIG. Przykładamy tutaj. I sprawdzamy. To jest pomiar gamma. Aby przeprowadzić pomiar beta plus gamma, po prostu zdejmujemy tą blaszkę tutaj. Odkrywają nam się dwie tuby. Przykładamy ponownie. No i mamy teraz beta plus gamma. Widać, że jest o wiele wyższe. Wyższe odczyty mamy. Także jak mówiłem, licznik jest prosty w obsłudze, ciekawy, dobry, mały, poręczny, mieści się w kieszeni. Dosyć tani, powinien około 400 zł kosztować na Allegro. Są tańsze, są droższe. No i to by było chyba na tyle. Tutaj dużo do opowiadania nie ma za bardzo o tym. Także tyle. Cześć.